Witam Państwa, Adrian Stankowski, to jest program Republika. Po południu jest z nami redaktor Marek Król, publicysta. Witam serdecznie, redaktorze. Witam serdecznie telewizor, witam Ciebie, redaktorze. Marku, jak Ty odbierasz te informacje o umacnianiu się grupy Wagnera, przesuwaniu tej grupy w kierunku polskiej granicy, bo też są tacy całkiem liczni, którzy mówią, że a tam 100 to zbierzemy chłopaków z dzielni i załatwimy sprawę. No to jest bagatelizowanie. Ja traktuję jako poważne zagrożenie i przypomnę 11 września 2001 roku, gdzie 8 z Al-Kaidy było w stanie supermocarstwo zdestabilizować tymi atakami na World Trade Center, kiedy rozbiły się samoloty na Pentagon i tak dalej. Więc to nieważna jest ilość, ważne jest to, że to Wagnerowcy są dzisiejszą Al-Kaidą Europy. Zdolni do wszystkiego bandyci, którzy, przypomnę, no maszerowali na Moskwę. Putin jakoś sobie z tym nie radził. Moim zdaniem to była maskirowka, po to teraz, kiedy zaczął maszerować w kierunku granicy polsko-białoruskiej i dokonywać tam aktów przemocy, no to też właściwie oni są poza prawem. Putin powie, że on nie może nic zrobić. Łukaszenko powie, że też to są zgrupowania poza jego wpływami. No i możemy się spodziewać wszystkiego najgorszego, zwłaszcza, że kampania wyborcza zbliża się i moim zdaniem Rosja zrobi wszystko, żeby destabilizować sytuację w Polsce. A no właśnie, bo w kampanii wyborczej Donald Tusk, w trwającej już faktycznie kampanii wyborczej, napisał tak: wygląda na to, że PiS szuka pomocy Wagnerowców ze strachu przed wyborami. No, powiem szczerze, mało który wpis Donalda Tuska tak rozgrzał opinię publiczną. Tak, śledziłem ten wpis i to wyjątkowo obrzydliwe działanie. Przypomnijmy byłego premiera, który powinien jednak się powstrzymać przed tego typu insynuacjami w stosunku do rządzących, chociaż w ich narracji to przecież największymi sojusznikami Putina jest Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński. Oni potrafią odwrócić znaczenia kompletnie i wmówić ludziom, że tak powiem, dziecko w brzuch. No, używanie Wagnerowców jako tych, którzy mają w insynuacji Donalda Tuska pomóc Prawu i Sprawiedliwości, a insynuacja ta rozwinięta polega na tym, że poprzez zagrożenie na granicy insynuuje totalna opozycja na czele z Platformą Obywatelską, mają być przesunięte wybory, no to już na tą głupotę i na tę insynuację odpowiedział Jarosław Kaczyński, zapowiadając, że nic takiego nie przewidują, nic takiego się nie stanie. No jedynym czynnikiem, który mógłby wpłynąć na przerwanie wyborów, byłaby zagrożenie atakiem rosyjskim czy atakiem Wagnerowców wspieranych przez siły rosyjskie. No właśnie, ale na taki wypadek Donald Tusk mówi, że będzie organizował w Polsce demonstracje masowe i tak naprawdę paraliżował polskie państwo. To jak to rozumieć? No to jest od dłuższego czasu czynione i to ta zapowiedź świadczy, że tak jak będąc premierem nie miał żadnego instynktu propaństwowego, układając się z Rosjanami przeciwko polskiemu prezydentowi, co wykazał reset, tak idzie dalej w tym kierunku, no bo wywołanie demonstracji czy marszów w czasie, kiedy jest realne zagrożenie na naszej wschodniej granicy, no to jest działalność piątej kolumny, którą pamiętamy z II wojny światowej. Ja jeszcze dodam, że Marian Banaś, prezes NIK-u, też próbował tego typu działań, bo w czasie, kiedy broniono polskiej granicy, Straż Graniczna, to on zarządził wielomiesięczną kontrolę nikowską tejże Straży Granicznej. No, w tej sytuacji to trudno nie skomentować to tak, że również Marian Banaś, no, myślę, że chciał wspierać tych, którzy chcą tą granicę destabilizować. Tymczasem były prezes fundacji TVN, zatrzymany przez Centralne
przez CBŚP, już nie pamiętam jak się ten skrót rozwija. To był nie tylko prezes tej fundacji TVN, którą znamy z akcji charytatywnych, ale no, przez pewien czas pełnił funkcję dyrektora finansowego całej grupy ITI, więc to jest osoba najwyższego zaufania. No, oskarżony, podejrzany jest w tej chwili, mówiąc, używając ścisłej terminologii, o zbrodnię VAT-owską między innymi, także o pranie brudnych pieniędzy. Jak to skomentować? No, hasłem tej fundacji było sformułowanie nie jesteś sam, więc pan Rzed nie jest sam, tam jest 200 ludzi podejrzanych z oskarżeniami, którzy no, w ogromnej operacji typu mafia VAT-owska uczestniczyli. Sam pan Robert Rzed miał wyprowadzić około 1 miliard złotych. No to jest ogromna suma, a jak wiemy oczywiście w czasie, kiedy Donald Tusk był przy władzy, tam wyprowadzano w Polsce rocznie po parę miliardów za pomocą tych karuzeli VAT-owskich, które działają. No, łącznie coś ponad 200 miliardów, jeden cały roczny budżet nam uciekł. Ale mam inne pytanie. Czy ty widzisz powiązanie między tym, że osoby, ważne osoby w tej telewizji związane z tą grupą kapitałową no, są dzisiaj podejrzewane o takie maczanie ręki, czy maczanie dzioba, mówiąc językiem sycylijskiej mafii w tych pieniądzach z VAT-u? Bo ja nie przypominam sobie, żeby ta telewizja jakoś intensywnie informowała o takich możliwościach karuzel VAT-owskich w czasie, kiedy rządził Donald Tusk. Otóż to w ogóle nie informowała. No, gdyby informowała, to pewnie by się odwołali do tego. A jak mówił Graś, z operacji VAT-owskich, mafii VAT-owskiej są większe pieniądze niż z handlu narkotykami. Widocznie pan Graś, minister wówczas w gabinecie Donalda Tuska, doskonale się orientował, na czym można zarobić. Także nie mogą powiedzieć ludzie z Platformy, że oni na czele Donalda Tuska nie mieli świadomości tego procederu, który żera finanse, tak jak przypomniałeś, ponad 200 miliardów w czasie rządów Donalda Tuska wyprowadzono, czyli kawał budżetu po prostu. Mając tego świadomość i myślę, że to było działanie, które było tolerowane, bo przypomnijmy, za uchybienia VAT-owskie taka pierwsza kara to było 500 zł. Dzisiaj podniesiono te sankcje gwałtownie. Mało tego, za fałszowanie faktur VAT-u jest taka sama kara jak fałszowanie banknotów Narodowego Banku Polskiego, czyli maksimum 25 lat więzienia. I to oczywiście ostudziło niektórych macherów od tego typu operacji i o czym mówił premier Morawiecki, no zakręciło ten kurek w znacznej mierze, nie w 100%, ale w znacznej mierze wyprowadzania pieniędzy poprzez mafię VAT-owską. To jeszcze wróćmy do tych marszy, bo pierwotnym pretekstem do zwołania tego marszu, jak to było? Miliona serc, zdaje się. Była kwestia pani Joanny. Dzisiaj mamy po pierwsze zupełnie inny obraz tej sprawy pani Joanny, która no być może ma sporo różnych własnych deficytów i problemów, ale z pewnością państwo polskie z tym ma niewielki udział w tych deficytach. Natomiast Donald Tusk dalej brnie w ten pomysł marszu. Z tym, że sytuacja jest o tyle nowa, że już pewien sceptycyzm po tej opozycyjnej stronie zapanował wśród tych mniejszych partii opozycyjnych. No z tych deklaracji z ostatnich dni widzimy, że ani Hołownia, ani tym bardziej PSL nie palą się do tego, żeby uczestniczyć w tym marszu, co jest logiczną reakcją, bo przecież w końcu będzie to marsz 1 października, czyli w kampanii wyborczej, więc dlaczego mieliby wspierać akurat formację, która powiedzmy sobie szczerze zjada czy zżera nawet część ich elektoratu. A poza tym sprawa jest dęta, no absolutnie dęta, ponieważ policja zareagowała zgodnie z procedurą, chroniąc życie tejże pani Joanny. Natomiast aborcja tutaj farmakologiczna nie miała w tej sprawie żadnego znaczenia. I to przyznań nie policja się tym zajmowała, to pani Joanna, znana ekshibicjonistka, postanowiła
opowiedzieć o tym zabiegu farmakologicznego usunięcia ciąży. Nie wspomnę te obrzydliwości o żelku i tak dalej, bo to po prostu jest niesmaczne i myślę, że mnie jako facetom jest nawet trudno to opisywać. No i zareklamowała się siebie, że jest świetną kochanką, więc nie wiem, co to przesłanie miało oznaczyć, czy to było adresowane do Tuska, do opozycji, ta deklaracja reklamująca. Ja się obawiam tylko jednego, że Donald Tusk takich, w cudzysłowie, pani Joannych, czy jakichś takich komplikacji okołoporodowych, czy związanych z aborcją, ma gdzieś przygotowane i on na tej samej pani Joannie to nie dociągnie tymi emocjami, które są wykreowane, tylko coś jeszcze się wydarzy w tym czasie. Marek Król, publicysta, był gościem programu Republika po południu. Dziękuję ci, Marku, bardzo serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie, dziękuję. A państwa zapraszam na serwis informacyjny, który poprowadzi Michał Trześniewski.